Nie wiesz, na jaki film wybrać się do kina w lutym? Masz ochotę na trochę dobrej akcji? A może szukasz czegoś bardziej familijnego? Wszystkie kinowe nowości na luty zebraliśmy dla Ciebie w jednym miejscu. Mirai to japoński film animowany wyreżyserowany przez Mamoru Hosodę, nominowany w tegorocznych Oscarach w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany. Opowiada o 5-letnim Kunie, który nie radzi sobie z zazdrością, jaka opanowuje go po narodzinach młodszej siostry Mirai. Wszystko zmienia się jednak, gdy chłopiec przenosi się w czasie i spotyka jej starszą wersję. Polską wersję językową filmu opracowało Studio Publishing. W głównych rolach występują Katarzyna Łaska, Joanna Pach-Żbikowska, Lidia Sadowa, Modest Ruciński i Mateusz Lewandowski. Mirai na dużych ekranach już od 1 lutego. Francuski film familijny Mia i Biały Lew przedstawia nam 10-letnią Mię, która wraz z rodziną przeprowadza się do Afryki na farmę lwów. W nowej rzeczywistości odnajduje się dopiero dzięki małemu białemu lwiątku Charlie'emu. W obliczu zagrożenia Mia zrobi wszystko, by uratować życie swojego przyjaciela. Wersję polską dla Kino Świat opracowało Studio PRL. W głównych rolach występują Sara Lewandowska, Jacek Kopczyński, Lidia Sadowa i Antoni Skardina. Narratorem w filmie jest znana dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska. Premiera filmu 1 lutego. Druga część hitowej animacji stworzonej z najpopularniejszych klocków na świecie. LEGO Przygoda 2 znów zmusza naszych bohaterów do uratowania Klocksburga i jego mieszkańców. Grozi im bowiem ogromne niebezpieczeństwo ze strony najeźdźców z kosmosu Klocków LEGO Duplo. Emmet, Lucy, Batman i ich przyjaciele poznają wielu nowych sprzymierzeńców, którzy pomogą im w pokonaniu wrogów. Dubbing ponownie wyreżyserowała Agnieszka Zwolińska w studio SDI Media Polska. W swoich rolach powracają Piotr Bajtlik, Ewa Andruszkiewicz, Krzysztof Banaszyk, Adam Bauman, Marta Dobecka i wielu innych. Ponadto w nowych rolach Natalia Sikora, Magdalena Wasylik, Sebastian Stankiewicz, Artur Barciś i Piotr Bajtlik? Zabawmy się po męsku. Film w kinach od 8 lutego. Najnowszy projekt Jamesa Camerona, pełna akcji Alita Battle Angel. W obsadzie produkcji wystąpili m.in. laureaci Oscara, Christoph Waltz i Mahershala Ali. Tytułowa Alita jest cyborgiem, który stracił pamięć. Jednak w jej ciele kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Dziewczyna musi odnaleźć klucz do swojego dawnego życia, by pokonać skorumpowane siły rządzące miastem. Wersja polska została stworzona przez Leszka Zdunia i Agnieszkę Kudelską w studio Sonika na zlecenie Imperial Cinepix. W głównych rolach występują Marta Wągrodzka, Bronisław Wrocławski, Joanna Kwiatkowska-Zduń oraz Michał Mikołajczak. Alita Battle Angel na ekranach kin już w walentynki. Ostatnia część znanej na całym świecie i kochanej przez miliony widzów serii Jak wytresować smoka. Niebezpieczeństwo minęło, a Czkawka i jego wierny towarzysz Szczerbatek przewodzą wiosce wikingów. Jednak gdy smok trafia na ślad innej, białej furii, a na horyzoncie pojawia się łowca Grimmel, widmo wojny znów się pojawia. W wersji polskiej, wyreżyserowanej przez Elżbietę Kopocińską w Start International Polska, w swoich rolach powracają m.in. Grzegorz Drojewski, Julia Kamińska, Sebastian Cybulski, Julia Hertmanowska, Mateusz Narloch i Artur Pontek. Film wleci do kin 15 lutego. Wiesz już, co obejrzysz na dużym ekranie?
Mamy nadzieję, że tak. Więcej informacji na temat tych i wielu innych produkcji znajdziesz na wsynku.pl.